Cześć, ja jestem Aneta, a to jest kanał Prima Materia, na którym mówimy o magii i o alchemii. Tymczasem mamy 15 dzień vlogmasa, julmasa. Zaczynamy! Narzuciłam na siebie taką podomeczkę, żeby zrobić sobie makijaż. Ej, zobaczcie, wczoraj nałożyłam ten sam opalacz. Odcień ciemny. I zobaczcie, no coś tam mnie wzięło, co wiadomo, że coś. Ale... no tak jak ja mówię, czegoś mi chyba w tej skórze brakuje, czy coś jest niekompatybilne z tymi samoopalaczami, no bo praktycznie, ja mam wrażenie, że praktycznie nie widać tego. Muszę przetestować w takim razie te kropelki, co mi polecaliście od Drunk Elephant. No pewnie to będzie dużo lepsze, chociaż ja wam powiem, coś tam widać. W sumie czego ja oczekuję, że ja tutaj będę namachać strzaskana wakacjami stópki, wiecie o co chodzi. Pojawiło się pytanie, jak ja maluję te usta, że mi się tak długo utrzymują, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej tajemnicy, mi się utrzymują tyle, co się każdemu utrzymują. Sekret polega na tym, że ja naturalnie mam dość wąskie usta. Ja kiedyś się powiększałam, ale ja nie chcę tego więcej robić. Pewnie, znaczy prędzej czy później pewnie znowu do tego wrócę. Ale mówię, to jest i nieprzyjemne, i po prostu... To nie jest moja rzecz. I w związku z tym, że te moje usta są wąskie, ja zawsze pilnuję, żeby one były ładnie obrysowane i po prostu w każdej torebce zawsze mam przy sobie konturówkę, błyszczyk, zawsze jak wysiadam z samochodu, poprawiam sobie, zawsze jak coś tam robię, sobie poprawiam. No i to jest cała tajemnica, czyli tajemnicy brak, ale żeby nie było, mi się naprawdę bardzo podobają dziewczyny, wiecie co? Jak tak mają fajnie ustka zrobione, trochę właśnie sobie może tutaj powstrzykują. Mi się bardzo podoba ta estetyka, ale ona mi się nie podoba na mnie. Tak samo mam z tatuażami. Tak mi się podobają na innych, a na mnie to mam wrażenie, że jakby 5-latka dorwała się do kosmetyków mamy i się próbowała umalować. W ogóle taka jestem ucieszona, bo tam, znaczy jestem ucieszona, ale też jest mi trochę tak smutno, jak mi piszecie, że moje vlogmasy to jest wasz highlight of the day. No bo, że czujecie się nie za bardzo w tym okresie, ale chcę wam, znaczy dlatego jest mi smutno, że wam jest smutno, ale cieszę się, że mogę wnieść trochę słońca, że te vlogmasy, julmasy przynoszą wam tyle radości, co mi przynoszą, bo ja wam powiem, nie wiedziałam, że to będzie takie dla mnie przyjemne, tak regularnie kręcenie i tak opowiadanie i tak pokazywanie mojego życia, wiadomo, no dużo rzeczy nie mogę pokazać i dlatego tak trochę patrzę, że te moje vlogmasy czasem takie to są ubogie, bo dużo rzeczy nie mogę pokazać, ale sprawia mi to olbrzymią przyjemność. No, ale do tych osób, co tak piszą, że może to nie jest dla nich najszczęśliwszy czas w roku, no bo to jest totalny scam, słuchajcie. To jest chwyt marketingowy, wmawianie nam, że okres świąteczny jest to najszczęśliwszy czas w roku. W ogóle na jakiej podstawie on ma być najszczęśliwszym czasem w roku? No bo tak, jest najmniej słońca w całym roku, w tym okresie. Dlatego odliczam do tego 21, bo to jest powrót słońca, bądź narodziny słońca, w zależności w jakim wierzeniu się o tym mówi. A wiadomo, jak człowiek bez słońca, od razu więcej śpi, nie ma siły, czuje się dużo, dużo gorzej, ma dużo mniej kreatywności i dużo mniej pomysłów. Druga rzecz, w związku z tym, że no jest zimno, nie mamy dostępu aż do takich witamin, jak mieliśmy w lato na przykład. No ja akurat nie jestem najlepszym w ogóle przykładem, żeby o tym mówić, patrząc na moje vlogmasy, na których pokazuję tylko frytki i pizzę, no bo tak się po prostu złożyło. No, czasem jest taki czas, że tak się właśnie człowiek odżywia. I tutaj moje odżywianie w ostatnich czasach jest tylko dowodem na to, że ja czerpię energię z przestrzeni, bo z tej pizzy z samym serem i z tych frytków, a może z keczupu? Może keczup jest? Myślę, że to jednak keczup, słuchajcie. Myślę, że keczup zrewolucjonizuje w ogóle cały przemysł spożywczy, że się potem okaże, że to jest, ma najwięcej witamin ze wszystkich rzeczy. No i jeszcze ten przymus, taki inaczej odgórny przymus, wiadomo, bo to nie jest, nikt nie musi tego robić tak naprawdę, ale spędzania czasu z najbliższymi, że to jest rodzinny czas. Jest rodzina, dużo osób, dużo charakterów. Oczywiście, że się wszyscy nie będą ze sobą dogadywać, to jest zupełnie naturalna sprawa. I mówię, taki przymus spędzania czasu z ludźmi, których się nie lubi, no bo można ludzi kochać jako rodzina, a można ich po prostu nie lubić, normalna rzecz. Przymus w ogóle nie dokłada, słuchajcie,
plusów do tego okresu świątecznego i wiele ludzi jest w stresie, czy teściowa nie skrytykuje mojego barszczu, czy wujek nie powie, że znowu przytyłam, czy ktoś się nie zapyta, kiedy kolejne dziecko. Wiecie, takie no typowe rzeczy, my się z tego śmiejemy oczywiście na memach, ale to ogólnie nie jest śmieszne, dlatego że ludzie naprawdę są smutni, naprawdę się czują zagubieni, bo w telewizji słyszysz, że to jest najszczęśliwszy czas w roku, a ty jesteś w stresie, zmęczony i tak myślę, że, no bo tak się mówi, że ludzie się od siebie oddalają, no na pewno coś jest w tym, ale też jest coś w tym, że po prostu my już nie akceptujemy pewnych rzeczy, nie akceptujemy narcystycznego zachowania, nie akceptujemy tego, że okej, ktoś jest rodziną, na jakimś stopniu tą osobą kochasz, ale nie musisz z tą osobą spędzać świąt, jeśli ta osoba nie zachowuje się z szacunkiem do ciebie, z szacunkiem do innych. I mam wrażenie, że coraz więcej młodych ludzi, ale też starszych przez to, że mamy dostęp do internetu i ludzie się ze sobą komunikują na całym świecie, zauważyło to, że nie musimy akceptować tego, jak ktoś nas traktuje, bo jest naszą rodziną, albo bo to jest wujek, albo to jest ciocia, albo to jest babcia i tak dalej. Musimy przede wszystkim szanować samego siebie, swój czas i swoją energię i jeśli te święta z rodziną mają być czasem, kiedy ty przepłaczesz ten czas albo czujesz się już w tym momencie zestresowana czy zestresowany, to czy faktycznie jest sens poświęcać się i swoją energię tylko dlatego, że to jest rodzina i jest przymus, że musimy w tej i w tej godzinie tego i tego dnia przy stole usiąść i zjeść barsz z uszkami. Się człowiek nasłucha, jak się z tego wyrwie, że nie spędzasz czasu z rodziną i tak dalej, ale to nigdy nie jest bez powodu, to jest chleb oddany, tak wam powiem. Że to jest zupełnie normalne, że się w tym okresie czujemy taki jakiś dysonans poznawczy, bo tutaj masz się cieszyć, niby wszystko kolorowo i wiecie, Merry Christmas, a wszyscy widzą jak jest. Dlatego ja wam powiem, uważam, że już w tym momencie jesteśmy tak świadomi tego wszystkiego, że każdy powinien spędzać święta tak jak chce. Jeśli ktoś ma ochotę sobie w domu tylko z partnerem zostać, czy tam z przyjaciółką, zrobić pierniczków, napić się grzanego wina, to dlaczego nie? Jak ktoś ma ochotę z rodziną, to oczywiście z rodziną. Jak ktoś ma ochotę sobie wyjechać na jakieś wyspy tropikalne, dlaczego nie? Też nie zrozumcie mnie źle, ja naprawdę cenię wartości rodzinne w momencie, kiedy każdy z członków rodziny stara się po równi i każdy się stara to wszystko jakoś utrzymać, żeby to się fajnie kleiło. A piękną rzeczą w dorosłym życiu jest to, że każdy z nas może stworzyć swoje własne tradycje. Takie, jak mu się podobają, takie, jakie są dostosowane do jego charakteru i potrzeb. It just got warmer now that I'm sitting here with you. And no matter what, every year feels the same. But you brought back that feeling that melted away. Something's been missing, but this year changed, and now Christmas doesn't feel so far away. Zapytacie mnie, Aneta, a gdzie ty się szykujesz? Gdzie ty wychodzisz? Nie wychodzę zupełnie nigdzie. To jest manifestacja, tak. Zaraz wam pokażę, jak ten cały outfit wygląda. Zarzuciłabym na siebie, gdybym wychodziła. Jakoś tak marynarkę. I tak bym właśnie szła, jak się tu rozglądała. Proszę bardzo, może moje kolczyki z tym, z wężami, tutaj ametyst. Ale się o co rozchodzi, słuchajcie, w tym wszystkim? Rozchodzi się o kobiecą energię. Mówiłam wam, że muszę się zrelaksować, muszę po prostu sprawić, żeby to wszystko zaczęło gładko samo płynąć, dlatego że za dużo tu u mnie logiki, za dużo tu u mnie takiego tej męskiej energii. A żeby wywołać, żeby ta nasza żeńska energia w nas, bo w każdym z nas jest i męska, i żeńska energia,
dobrze jest właśnie tak sobie osi poubierać, pomalować i tak dalej. To jest w sumie jedna z najprostszych rzeczy, które możemy zrobić. I tak wiesz, wpuszczasz sobie jakąś taką muzykę, która cię relaksuje, szykujesz się, myślisz sobie, żebyś tak poszła, no taki przykład daję, na randkę z tym i z tym, tam i tam, czy tam z dziewczynami na wyjście, tam i tam. I słuchaj, po prostu to, w jaki sposób to generuje taki dobrobyt, kreatywność w twoim życiu, takie, jak to się nazywa, taki łód szczęścia. W taki sposób to działa, jak to alchemia tłumaczy, że taką, jaką energią emanujesz, taką przyciągasz. I słuchajcie, zróbcie to dla siebie, wypróbujcie to dla siebie i zobaczycie. Ale zapytacie, czy to nie jest próżne? Jest próżne. Ale pamiętamy, żeby nie patrzeć tak wąsko. Jako alchemicy, znaczy jeśli w ogóle lubicie tę filozofię, ale chyba jak mnie oglądacie, to lubicie ten styl życia, tę filozofię. Jako alchemicy patrzymy trójetapowo. Ciało, dusza, duch. Patrzymy, że czas nie istnieje tak naprawdę, że tak naprawdę jesteśmy wielowymiarowymi postaciami. I w tym momencie tak. Ja tu się wyszukowałam, wymalowałam. To jest próżne, jest próżne. Zaczynam emanować energią. Energią jakiegoś dobrobytu, energią szczęścia, kreatywności. Zaczynam mieć więcej pomysłów. Zarabiam pieniądze bardzo dobrze na tych pomysłach i na przykład kupuję bądź daję bardzo dużo pieniędzy na przykład na schroniska dla zwierząt. Czy to dalej jest próżne? Nie możemy patrzeć tak wąsko, musimy patrzeć szeroko, bo jeśli ja się wyszykuję tylko po to, żeby się wyszykować, żeby poderwać dziutka spod piątki, no to może tak. Ale kiedy ja to robię, dlatego że wiem, że ten cel jest dalej, 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 no to czy to dalej jest próżne? Tutaj mamy takiego trochę Nietzsche, trochę machiawelizm, taki cel uświęca środki może trochę. Ale czy tak nie jest na ziemi? Czy tak nie jest, że tak naprawdę najważniejsze jest to, znaczy ważna jest droga, oczywiście, żeby czerpać przyjemność z tej drogi, ale czy nie jest ważne ostatecznie ten cel, który chcemy uzyskać, a to w jaki sposób go uzyskamy? No to już takie filozoficzne przemyślenia. To już jest gruba filozofia, takie słuchajcie, że do tego to byśmy musieli chyba sobie właśnie przy tym grzańcu usiąść i przy pierniczkach, to nie jest na vlogmasy przemyśleń. Bo tak z mojej perspektywy ludzkiej, oczywiście nie mówię tutaj z perspektywy boskiej, tylko zupełnie z perspektywy mnie jako Anety, myślę, że no część środków może być uświęcona, ale czy wszystkie? Czasem niektórzy lecą po bandzie, ale z boskiej perspektywy nie ma dobra i zła. No mówię, no to do tego słuchajcie, potrzebujemy sobie usiąść, świeczuszka, pierniczki i grzaniec. Dziękuję Wam za nasz dzisiaj wspólny czas. Nie mogę się wysłowić, bo już tak mi się cieplutko zrobiło, milutko mi się zrobiło. No i mam nadzieję, że widzimy się i się słyszymy jutro. Do usłyszenia, pa!